Hutchinson Poland wybuduje drugą fabrykę w podkarpackiej Zawadzie. Pracę ma tam znaleźć około 800 osób. Jeżeli ekspertyzy środowiskowe będą pozytywne, budowa fabryki rozpocznie się już we wrześniu. Rok temu uroczyście otwierano pierwszą fabrykę Hutchinsona w Zawadzie. W zakładzie o powierzchni 21 tysięcy metrów kwadratowych pracę znalazło 400 osób, a docelowo będzie zatrudnione 1000 pracowników. Wicestarosta Mateusz Pasek cieszy się, że największy na świecie producent uszczelek samochodowych w powiecie dębickim wybudował swoją fabrykę. Rozmowy trwały ponad, grubo ponad rok, aby przekonać decydentów firmy Hutchinson, że warto zainwestować w powiecie dębickim. Biliśmy się z Serbią, Rosją, biliśmy się z Ukrainą, Francją, bo firma Hutchinson jest firmą francuską, grupa Total to jest grupa francuska, ale udało się. Z faktu wybudowania kolejnej fabryki, tak znanej firmy na terenie Zawady, cieszy się także wójt Stanisław Rokosz. To daje po prostu stabilizację, ale jednocześnie i dumę, że jednak konsorcjum światowej sławy, a przyjeżdża z uznaniem, mówiąc o współpracy z samorządem tu miejscowym, jak i również tu należy zwrócić uwagę na dobrą współpracę ze starostwem i wicestarosta Pasek, który od początku uczestniczył w tym pierwszym etapie. Zarządowi firmy Hutchinson podoba się także sposób kształcenia pracowników w Dębicy. Firma Hutchinson nawiązała współpracę z naszym Kwiatkiem, gdzie umowa partnerska została już podpisana, gdzie wspólnie staraliśmy się o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i nasi uczniowie będą kształceni na praktykach w firmie Hutchinson. Pracownicy firmy Hutchinson będą również wykładać, prowadzić zajęcia w szkole w technikum, więc szczególnie to im się spodobało, ponieważ do tej pory w tych 96 miejscach, gdzie mieli lokalizację, największy problem był z pracownikami. Duże bezrobocie wśród kobiet to też na pewno działalność InPlus, no i przede wszystkim, a może głównie nasze podejście i otwartość do nowego przedsiębiorcy, do nowych miejsc pracy. Nowa fabryka będzie budowana obok istniejącej, również o powierzchni 21 tysięcy metrów kwadratowych. Prace przy budowie nowego zakładu mają ruszyć jeszcze w tym roku.